Wiesz, Nel, mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki. Wczoraj przyszli zapti, policjanci, i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci. Tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel, podniosła swoje zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. Wzięli ją do więzienia? Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, aby ani krokiem nie wyruszyła z Portsajdu. Dlaczego? Staś, który kończył rok 14 i który swą ośmioletnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą. Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko wzdłuż kanału od Portsajdu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim? Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. Czy jest brzydki, nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. Ale powiedzieć, że jest niegrzeczny o człowieku, który wymordował już tylu ludzi, może tylko dziewczynka ośmioletnia w sukience od takiej do kolan. Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej. Powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. Do mnie by się tak nie wyraził. Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodyli, rozumiesz? Dobre mi powiedzenie, niegrzeczny. Tak się mówi do niemowląt. Lecz ujrzawszy zachmurzoną twarz dziewczynki, umilkł, a potem rzekł: Nel, wiesz, że nie chciałem ci zrobić przykrości. Przyjdzie czas, że i ty będziesz miała 14 rok. Obiecuję ci to na pewno. Aha, odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem. A jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Portsajdu i mnie zje? Mahdi nie jest ludożercą, więc ludzi nie zjada, tylko ich morduje. Do Portsajdu też nie wpadnie, a nawet gdyby wpadł i chciał cię zabić, pierwej miałby ze mną do czynienia. Oświadczenie to oraz świst, z jakim Staś wciągnął nosem powietrze, nie zapowiadające nic dobrego dla Mahdiego, uspokoiły znacznie Nel co do własnej osoby. Wiem, odrzekła. Ty byś mnie nie dał. Ale dlaczego nie puszczają Fatmy z Portsajdu? Bo Fatma jest cioteczną siostrą Mahdiego. Mąż jej, Smain, oświadczył rządowi egipskiemu w Kairze, że pojedzie do Sudanu, gdzie przebywa Mahdi, i wyrobi wolność dla wszystkich Europejczyków, którzy wpadli w jego ręce. To Smain jest dobry. Czekaj. Twój i mój tatuś, którzy znali doskonale Smaina, nie mieli wcale do niego zaufania i ostrzegali Nubara Paszę, by mu nie ufali. Ale rząd zgodził się wysłać Smaina i Smain bawi od pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się z nimi coraz okrutniej, a że Smain, nabrawszy od rządu pieniędzy, zdradził. Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smain dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem jako dzicy ludzie wcale nie umieli. Ale Smainowi chodzi teraz o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. To też gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać z Portsajdu, rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. A co rządowi przyjdzie teraz z Fatmy i jej dzieci? Rząd powie Mahdiemu: oddaj nam jeńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się, albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum Umfarak ku jezioru Mancelach. Leciały one dość nisko i w przezroczym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów z zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. — Patrz, lecą i czerwonaki! — zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili, gdyż istotnie, za pelikanami, ale nieco wyżej, widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie różowe i purpurowe kwiaty. Czerwonaki! Czerwonaki! One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach, rzekł chłopiec. Ach, gdybym miał strzelbę! Po cóż miałbyś do nich strzelać?
Kobiety takich rzeczy nie rozumieją, ale pójdźmy dalej, może zobaczymy ich więcej. To powiedziawszy, wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za Portsidem kanałowej przystani, za nimi zaś nadążała murzynka Dinah, niegdyś piastunka małej Nel. Szli wałem oddzielającym wody jeziora Mensaleh od kanału, przez który przepływał w tej chwili prowadzony przez pilota duży parowiec angielski. Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody poczynały lśnić złotem i drgać odblaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem sięgnąć, płowa piaszczysta pustynia, głucha, złowroga, martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków, nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a nad Mensaleh migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek, tam, na arabskim brzegu, była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce zniżając się stawało się coraz czerwieńsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką, jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach.